Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 2. Zabójcie królów, boże, przestraszyło mnie to, aż nie wiem jak. Kurde, i znowu, ojojoj, niechcący wyłączyłem nagranie, kurde. Chciałem poczekać, żeby się zwiększyły FPS-y właśnie, dobra, mamy 30, na razie może być, tak. O kurde, jak mnie wkurza takie coś, powiem wam szczerze. Okej, okay. I tu przed nagraniem właśnie sobie popatrzyłem, znaczy przyszedłem tutaj, jakoś tak przyszedłem, co nie, tylko tu nie wiem dlaczego stoi dwóch takich strażników. Nie wiem czy oni coś mogą mi zrobić. Dobra, nie będę do nich podchodził, bo jeszcze coś mi zrobią i co będzie. Tylko znaczy, dlaczego mi tak laguje w pieruny, to takie jest, powiem wam, wkurzające. Nie wiem dlaczego. Czy karta graficzna już się robi jakaś słaba, nie wiem. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy. I zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. To nie jest Leto? Nie, to nie jest. Nie, to nie jest on. Nie, nie, nie. Jednak nie. Wiedźmin Geralt! Co za spotkanie! No witam, witam Możemy was. Możemy porozmawiać. Nie wiem, kim ty jesteś tak przede wszystkim. Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lokmuin to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. Dobra. Co to za ekspedycja? Mamy niezbite dowody, że w Lokmuin znajduje się pracownia Ebdarcheny. I potrzebujemy zbrojnego do ochrony przed plugastwem w kanałach. Szczegóły przedstawi ci nasza mocodawczyni, czarodziejka. Znam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić imienia. W takim razie miło się gawędziło. Cynthia, nazywa się Cynthia. O! Tak, bo to nie oglądałem. Serio? Jakie fajne. Co Derhena robił w tym mieście? Wszyscy słyszeli o jego klątwie tysiąca dżinów, ale mało kto wie, że badał historię Lokmuin. Interesował go zwłaszcza upadek Wranów. W swoich pamiętnikach umieścił wzmiankę o pozostawionych tu archiwach. Namierzyliśmy jego pracownię. Wy? Tak właściwie to czarodziejka. Ale to my wiemy wszystko o Ebdarchenie. Doktoryzowałem się z Ebdarcheny. Droga do pracowni prowadzi przez kanały. Dobra, za chwilę wracam do nagrywania. Przerwa na razie jest. Okej, jestem już. I minęła przerwa. Musiałem jedną rzecz zrobić, ale dobra, idziemy dalej. Pomyślę. Dołączę do was, jeśli się zdecyduję. Gdzie was szukać? Wyruszamy z krypty magów. I jest pod tamtą wieżą. No okej, okay, ziomuś. No okej. Okay. Spotkaj się z członkami ekspedycji w podziemiach wieży Lokmuin. Mion, czy jakoś tak. Dlaczego tu wszędzie są wpiruny? Wow! Wow! Dlaczego oni mnie, kurka wodna, atakują wpiruny? Ej, no to jest, powiem wam... Powiem szczerze... Czekaj, kurde, żebym się nie pomylił znowu. Ale to jest trochę, powiem wam, porąbane tutaj. Niektórzy ludzie mnie atakują, a tam... mają mnie kurde w dupie, ci na przykład, o ci na przykład i tam dalej. To trochę, powiem wam, bez sensu takie coś. Nie wiem. Czy to tak ma być, czy jak to jest. To było. Ale okej, okay, idziemy dalej. Właśnie ja tutaj byłem i dalej nigdzie nie szedłem tak przede wszystkim. Okej. Okay. Okej, okay, teraz tędy? Tędy czy... Przebiliśmy się we właściwym miejscu. Kurde! Ciszej. Przypomina mi się...
Until Dawn, on Until Dawn. Takie echo fajne, bo powiem wam, że ta gra, właśnie kurde, powiem wam szczerze, że szkoda, że nie mam kurde konsoli PS4. To on zabił Van Hemara. I wielu innych czarodziejów. Wiem, kto to jest, Cynthia. Masz tupet, żeby przebywać w tym samym mieście co Filipa i nawet nie zmienić imienia. Filipa wypadła z gry. Została aresztowana. A ja miałem nie żyć, ale żyję. Błąd. Poważny błąd. Proponuję układ. Jaki układ? Kurde, panie! Znaczy pani, nie panie. Jeśli zawrzemy jakiś układ, to na pewno nie na twoich warunkach. Wysłuchaj mnie! Mów. Wiedźminie, pomóż mi wykonać misję, otworzyć pracownię Darheny. A w zamian? Czytałam raporty wywiadu. Znam twoją przeszłość. Jest tam coś bardzo ciekawego, o czym nie pamiętasz. Mogę cię zmusić. Nie, nie możesz. Będziesz mnie torturował? Oboje wiemy, że nie. Ha. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Pomogę wam otworzyć pracownię. W zamian powiem ci wszystko, co mogę. Umowa stoi? No tak. Stoi. Stoi. I jeszcze jedno. Powiem wam, niespotykany. Zawarliśmy. Znaczy źle. Niespodzianka, o. Niespodziewana niespodzianka, o. Ale dostał. Albo pokrewny gatunek, a może inny. Jezu. Taki już jest ten świat. W kanałach są potwory. No, a za kanałami są, nie wiem. Właśnie szkoda, że nie mam, kurde, konsoli PS4. Wiecie dlaczego? Ponieważ... bardzo fajne jest to. Ta rzecz, ponieważ można... przez to... to... zwykłe zginięcie. Jezu! Nie! Czego mi tyle żyć, kurde, odjęli mnie te padalce? O, ty skór! Ja pierdzielę! What the fuck, co to było? Ej! No takie coś ja się nie... umawiałem na taką walkę w pirunę. Ej! Ponieważ niektóre są fajne gry na to. I... to jest lepsze od komputera, ale później powiem wam szczerze, że jest problem z... z przenoszeniem tych nagranych plików właśnie na tej konsoli z... na komputer, wiecie, i renderować. Czy trochę powiem wam, no, troszkę przerąbane, ponieważ to trochę więcej czasu zajmie niż na komputerze renderować od razu, wiecie, nagrywa się, ale też dobry plus jest, że można mieć 30 stałych FPS-ów, a na komputerze, na przykład na stacjonarnym komputerze, inne monstra, które... taki już jest ten świat. Na stacjonarce właśnie, na takim jak ja mam teraz, są... jest różnie z tymi FPS-ami właśnie. No, z klatkami właśnie na sekundę. I tu trochę, powiem wam, no, przerąbane właśnie to jest trochę. Powiem szczerze. No, otwieraj to, na co czekasz. Czekajcie, na potwory to jest stalowy. Nie, czekajcie, zaraz, chwila, bo ja już... nie, na stalowy to jest, prawda. Na ludzi. No nie, tylko nie to, serio. Nie! Oh my god. Nie, nie wierzę. To gule! Zwykłe zgnilce. Uważajcie! To jest trochę... what the fuck, co on to odwala? To... ale oni odejmują! Ale skur... ej! Ja tak się nie bawię! Z tymi... pożeraczami zwłok, czy jaką tam... ja tak się nie bawię, w piruny. Ale też, powiem wam, że to jest trudna rzecz. Przenosić te pliki. No, z tej konsoli. Z tego dysku właśnie konsoli na dysk z komputera właśnie. Znaczy, z komputera tam, mniejsza z tym. Ale też niektóre, powiem wam, fajne gry są. Na przykład Until Dawn. Co tam jeszcze? Ten, Mad Max na pewno, to tam jeszcze jest. Dużo gier można wymieniać, wiecie, na tą konsolę. Ale też fajnie mieć, fajnie też mieć... taki już jest ten świat. Jak to? Jeszcze Xbox One albo Xbox 360 właśnie. Ale chyba One jest lepszy, ponieważ dużo ludzi go ma teraz.
Ale też dużo ludzi ma na przykład, nie wiem, PS3, 4 na przykład, nie wiem co tam jeszcze jest. Ten, Wii U jeszcze jest coś takiego właśnie. Co tam jeszcze jest? Nie pamiętam już jak za bardzo, jakie to są jeszcze te... takie konsole, tak jakby można wymieniać dużo. A właśnie jeszcze ten ma Dreamcast jeden taki też, no nagrywa też gry właśnie. Nagrywał chyba, nie chcę się pomylić, ale chyba z 2 miesiące temu właśnie taką grę Shenmue. Mówiłem wam o tym kiedyś. Chyba przy Wiedźminie albo przy... nie pamiętam za bardzo. To gule! Zwykłe zgnice. Uważajcie. Nie wiem czy oni dadzą radę czy nie, ale... No nie! No co za skór! No nie! Ale skór! No nie, niepotrzebnie tam wlazłem znowu, aj! I znowu lamy jak zwykle. Jestem po prostu lama. Nie żartuję. O! Wspomniałem o tym. Kurde. Ostatni raz tam wchodzę. Ponieważ nie dam rady z nimi za bardzo. Kurde. No dobra. Idziemy dalej. Tak mogę być, kurde. Nie wkurzaj mnie, gościu. Taki już jest ten świat. Nie wkurzaj mnie. W kanałach są potwory. Ale urenów! Ocie panie, ile mamy już? 2900. Ła! Chciałbym mieć tyle w rzeczywistości. Uła. Chciałbym mieć. No ale cóż, nie ma. Nie mam tyle. No ale dobra, nie będę tam... denerwował się. Znaczy... nieważne już. Czy... no! Co to ma być? To góle! Zwykłe zgnilce. Dobra, stójcie tam. Nie wiem czy tam będzie się atakować ich, jak czy jak tam. Kurde, powiem wam, że... jest trudno. Dobra, niech się zamyka. Ja też chcę. Nie wiem do czego oni nie dostają w ogóle. Nie. Dobrze, co? No nie! Ty, panie! Denerwuj mnie nawet, dobrze? Jaki wielki! O skór! Wow! Serio? Czy was za przeproszeniem nie... O! Nie, nie to! Proszę, nie! Nie, tylko nie to, nie, no. Ej, no dlaczego oni padli? A, dobra, oni się... aha, okej. Dobra, pięknie. Dawaj. Pokonuj. No, pokonuj ich. Kurde, ja się ich boję, powiem wam szczerze. Wow. Kurde. Powiem wam szczerze, że oni są trudni. O nie, to nie to. Nie, proszę, nie. Dobra, pięknie, mam... jestem pod kontrolą, albo i nie. Bo nie dam rady z nimi. Ajajaj. Dedaj, kurde, padalcu ty. Piruny. Wow, tylko żebym nie dostał znowu. Dobra, pięknie. O, ty kurde, mocny jesteś, wiesz, ziomuś. Dobrze jest na razie. No... mogłoby być lepiej. No ale cóż. O ty kurde synek. Nie wkurzaj, dobrze. O jak dostał. O cię panie. Dobra, bo zaraz... i... bam! Headshot. Tak jak w tym było. Jak to się nazywa? W Dying Light. Bardzo mi się to przypomina ta gra, powiem wam. Grałem, a to już mówiłem wam, prawdaż. No, tak, prawdaż. Wow. What the fuck, co tu jest? Łaszcie panie.
Co oni to kurde wol... O Jezu! O Jezu, znowu wielki! Zaraz, nie ten mieczyk! Ja pierdzielę, nie! Nie ten miecz, kurde! No wyjmuj go! Fuck you! No nie! Mam jeden tylko miecz, serio? Nie dam rady z nimi, what the fuck, dlaczego? No po prostu... Kurde... Serio? Negocjator grabie, tak, grabiami będę, kurde, walczył. To jest miecz stalowy znowu, to nie... Srebrny? Nie wiem co wziąć tu. Co jest lepsze, chyba negocjator wezmę na jakiś czas. Ten... Oj! Ej, dlaczego? Dobra, jakoś może dam radę teraz, ale kto wie. No, o wiele lepiej teraz się walczy, powiem wam szczerze. Chyba. No, wiele, wiele lepiej. O, pięknie. Nie, tylko żeby nie zabili mnie, nie. Pięknie, dobrze jest. Pięknie. Królowa Endriagi. O ty kurde, czemu plujesz na mnie zielonym jad? O ty! Wow! Atakuj ją! O nie, to nie da dużo. Dobra, ta królowa jest nawet. O, tam jeszcze jedna jest, czekajcie. Mogę jej. Żeby za mną nie szła ta królowa w kierunku. Ona jest wnerwiająca, nie wiem co. No dadaj, 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 dadaj. Dobrze jest, dobrze. Dobrze jest. O, już prawie dead, nie? Pięknie. Powiem wam, że oni są pomocni bardzo, bardzo pomocni. Wow, fajnie strzelają, powiem wam. Znaczy, ona wystrzeliwuje. Poczukaj wejście do laboratorium. Wywiązuje się ze swoją częścią umowy. Mam nadzieję, że zrobisz to. Okej, tylko... Co to jest? Yo to fuck! Wróca! Ty! Bo w tym chyba. W... jak to się nazywa ta gra? Tędy trzeba iść. Aha. Ja niepotrzebnie kurde tam... Ajś, kurde. Niepotrzebnie... Aha, już. Nie jestem szczupem, żeby po kanałach latać. Czego szukamy? Jakichś grobów ponoć. Ty, może coś da się uszczknąć dla nas? Zadrzyj gębę, sierżant usłyszy i wpadniemy w gówno. Wpadniemy w gówno. Zaraz wpadniecie, kurde. Ludzie. Mamy towarzystwo. Skurwysyny. Dobrze gadasz. Polać mu tylko. Dobrze jest. Daję lajka. Znaczy, nie łapkę. No, tak można powiedzieć. Czy daję okejkę? O, tak, można gdzieś powiedzieć musi też. Być wejście. O ile nasi eksperci są wiarygodni. Ebderhena zajmował się iluzjami, między innymi. Eksperymentował też dużo z golemami. Ponoć można było z nimi rozmawiać. Poezji wprawdzie nie rozumiały, ale... Jak można ze zwierzętami gadać? Tak, to iluzja. Znalazłam punkt zaczepienia zaklęcia. Odsuńcie się! Dobrze! Wow, tylko w którą stronę? A, dobra, okej. Lejta te kole! Fajnie gada. Lejta. Lejta kokole. Humor mam dzisiaj w tym odcinku, coś. Ostrożnie z odpowiedzią. To może być pułapka. Typowe dla Ebderheny. Był geniuszem, ale miał skłonność do złośliwych żartów. Zupełnie jak dziecko. Zatem grupa dorosłych znawców tematu powinna dać sobie radę. Owszem, to trywialne. Odpowiedź brzmi... ból. Odpowiedź... nieprawidłowa. A teraz! A teraz... Mówiłem, a teraz pier... Niemożliwe! Tyle wspólnych badań! Co? Czego ty mrugasz okiem, A zaraz ci wykluję to oko, wiesz? Skłonny do łaski i do drwi. Nie mam ofiary, gdy jestem zły. Raz ironiczny, drugi... A raz wkurzony... O Jezu! Oh my god! Kto był dobry w zagadkę? Ja! Często wygrywałem. Ale to było tak dawno temu... O kurde! Może chodzi o króla, który jest kapryśny i gubi ludzi na wojnie?
Takie zachcianki mają tylko kochankowie. I częściej niż królowie dają podarunki. Pani Cynthia zna się na rzeczy. Ja bym jej uwierzył. Kiedyś miałem kochankę. Zrujnowała mnie do szczętu. To może miłość. Jakoś bardziej mi pasuje. Też można ją ofiarować i pociąga ofiary. I można się kochać na pieska. A pieniądz? Mówi się psi pieniądz. Pieniądze wręcza się, fortuna jest kapryśna. Zdaje wam się, że to zabawa? Zapomnieliście chyba, że gramy o życie. No właśnie. Kurde, teraz właśnie nie wiem. Mam do wyboru tak. Miłość lub kochanek. Kurczę, nie wiem co wybrać. Albo król jeszcze. Kurde. Nie chcę, żeby... Ale prawda. Tylko nie zapisałem, kurde, gry. Ajajaj. Kurde, mogę zapisać grę najpierw. Nie wiem. Do 3 razy sztuka biorę miłość. Miłość. Odpowiedź nieprawidłowa. Ty z... O, ty z... O, ty! Nie! Nieprawidłowa. O, ty! O, ty, kurde. No to nie wiem. A, drzwi zamknięte. No okej, okay, czekajcie. Co? Dlaczego znowu? Mogę prosić o... Będę krótki lub długi. No. Przyjdę nocą lub w dzień. Piękny lub paskudny. Znaczy tylko twój. Lecz twój. Sen. Odpowiedź prawidłowa. Jest! Dobrze. Udało idzie. Się! Nie, o kurde, no nieźle powiem wam. Do 3 razy sztuka, widzicie? Ach, jakie lubię zagadki, znowu zagadka. Tak samo jak było z tym. A, co studnią właśnie, to było... Nie wiem, kilka odcinków temu też. Coś takiego, tylko znowu nie laguj, kurde. Ktoś tu był przed nami, całkiem niedawno. No na pewno, widać nawet już, że liny jakieś są. Ty, przypomina mi się też... Czekajcie, jak to się nazywa, Jezu. Co? Przeszukaj? Nie. A tutaj trzeba wejść, a? Okej, dobra. I co my tu mamy? O kurde! Proszę, proszę, konkurencja! Oh my god! Pierdzielcie się! A idź tam! O Jezu, ile jest? O ty! Zmienię miecz! A dobra, mam, dobra, okej. Haha, pudło. Ha, dostanie zaraz pierdnicz, no. A jak? O, piękne. Fizyka, mortale. O, to mój jest, dobra, myślałem, że to jest nie mój. Się przestraszyłem trochę, że do mnie, kurde, strzela. No, czy z tej laski, czy jakoś tak. Słabisak, nie wiem co. Ej, nie trafiłem, o. Ojoj. Pięknie. Hot. Raz. Dwa. I trzy. I ogień na niego. A ty kurde. No nie. Dlaczego pod koniec walki laguje? No nie. Ajajaj. Kurde. Dobrze jest. Dobrze. Kurde. Ty, synek. Mnie nie wkurzaj nawet, dobrze? No, pięknie, widzicie? Pięknie. Wszyscy już, czy jeszcze nie? Tu jeszcze ktoś jest. Wszyscy już. A jeszcze ktoś czuje. A, tu jest! Sytuacja się skomplikowała. Dlaczego? What the fuck? Blöde Nordling. Kolejny strażnik. No nie. Aha, okej. Okay. Aktywuję strażnika. Znowu oh my god. O kurde. Lejta te kole. Nie no. No dlaczego nie da się zapisać gry? No, pięknie, dobra. Zareagował na moje zaklęcie. No i elegancko. I kolejna zagadka. Przez mrok wędrowała. Nad nimi 3 przewodników i 2 ich została.
Poszli za smokiem o wężowych splutach i za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec i bogactw nie zliczy. Ktoś tu narzekał na zbyt łatwe zagadki. Zastanówmy się. Jest 9 nisz z freskami. Mamy 3 grupy nisz po 3 freski. Zagadka mówi o 3 przewodnikach nad wędrowcami. Przyjrzyjmy się ilustracjom na freskach i poszukajmy odpowiedzi. Mogę się wypowiedzieć, co myślę o zagadce, ale nie będę brał udziału w rozbrajaniu mechanizmu. Mam złe przeczucia. Pierwszy wers? Co sądzicie o pierwszym wersie? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. O Jezu. Ojej, oj, tylko nie wiem. To powinien być gwiazdozbiór. Zajmę się. Drugi wers. Co myślicie o drugim wersie? Biała róża to symbol zakonu płonącej róży. Na fresku widnieje herb, a w heraldyce kolor srebrny przedstawia się jako biały. Srebrna panna jest więc białą różą. Księżyc. W alchemii utożsamiany z pierwiastkiem żeńskim i związany ze srebrem jako metalem. Na południu zakon jest słabo znany. Trupia główka jest za to symbolem śmierci i nilfgaardzkiej brygady Nausicaa, o której słyszeli wszyscy Nilfgaardczycy. Nausicaa może być srebrną panną, bo mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od kobiecego imienia. Ojojajaj. Trupia czaszka. To powinno być to. Zajmę się tym. No okej. Trzeci wers. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść, urwisko. Nie wiem, czy to dobrze robię, czy nie. Chemiczna zasada stanowi, co na górze, to zobaczymy, na dole. Jak ktoś będę próbował od nowa. Przepaści, urwisku. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy, gdzie wydobywa się wiele cennych kruszców, niezbędnych każdemu alchemikowi. Góra Skarbiec to musi być wieża. Wedle legend na wieżach więzi się królewny i ukrywa zaczarowane przedmioty, których nie powinien znaleźć bohater baśni. Spróbuję to chociaż raz. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy. Góra Skarbiec to musi... A, tuś było. Nie wiem, kurde, nie wiem. Tu na pewno chodzi o przepaść albo urwisko. Ja stanę przy tym. Spróbujmy rozwiązać zagadkę. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie! Ja chcę żyć! Twoja wola. Co? O kurde! Czekajcie, da się zapisać grę? Dobra. Zapiszmy. I zobaczymy coś. No rozmawiaj! Aha. Dobrze? O kurde! A to co to jest? Musimy spróbować. Nie ten! Dobrze! Zaczynam mieć tego dosyć! No tak, tylko kurde, gdzie jest trzeci? Ej no! Gdzie jest trzeci? Tu? Rozmawiaj. Grupa podróżnych przez mrok wędrowała. Nad nimi 3 przewodników i 3 ich została. W nocy szli za smokiem o wężowych splutach. I za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec. I bogactw nie zliczy. No i to samo znowu, serio? Ej no, o co kaman? What the fuck? Grupa... No, nie to. Zaraz, można otworzyć? No kurde.
Ustaw siebie i dwójkę. No. No. No, no i co? Fajne. Derhena przygotował więcej niż kurde! What the fuck? Sądzę, że... O Jezu. Aha. Trupia, zajmę się cię. Dobra. Wers na... Ja stanę. Spróbujmy, zajmijmy. Na mnie nie... Twoja wola. A, dobra, już wiem. Dobra, ja przy czym miałem być? Był, zapomniałem, kurde. Zaraz, to. Gdzie to jest? A, tu jest, dobra. Okej, okay, mamy, fajnie. Nie ma? Kurde, nie ma tego czegoś? Ojej. Kurde, gdzie to jest? Nie ma tego? A, dobra, dobra, ponieważ pod każdym... Nie ma nic takiego ciekawego o tym, czekajcie. Żebym się nie pomylił znowu. Czekajcie, ten stoi tu. Ja miałem przy urwisku, tak? To chyba to mi się wydaje jest, ale... Nie wiem, nie jestem pewny. Kurde, znowu to samo. Te gargulce pierdzielone. Musimy spróbować innej kombinacji. Już wszyscy? Okej, dobra, jeszcze raz trzeba zrobić. Nie muszę teraz czytać, kurde, powiem wam szczerze. Muszę czytać ze zrozumieniem właśnie to coś. Dobra, pierwszy wers. Nie wiem właśnie, czy to... Sądzę, że to... Zajmę się. No okej. Według mnie zajmę się cię. No. Wierzę. Wers na... Ja stan. Okej. Spróbujmy, zajmę. Na mnie nie liczcie. Zaraz, ja przy wieży, tak? To jest śmierć. Uła. Czekajcie, gdzie jest? Ja przy czym miałem stanąć, bo już... Przy wieży, tak? Chwila, żebym się nie pomylił. Tu jest wieża, tu jest urwisko i miałem stanąć chyba. Nie chcę się pomylić znowu, wiecie? Ponieważ tu jest nawet trudna zagadka. Kurde, znowu tutaj... Gargulce pierdzielone. Oh my god. Dobra. I tam kolejny został. O ty. Jeszcze raz trzeba zrobić to. Zaczynam mieć tego dosyć. No ja też mam już dosyć. No ale co zrobicie? Nic nie zrobicie. No gadaj, gadaj z nim. To powinien być... Zajmij. No okej, okay, dobra. To musi być... Zajmę. Wierzę. Jasne. Okej. Spróbujmy. Zajmij. Na mnie nie liczcie. Ja przy wieży, tak? Tu, tutaj nie ma jej, tylko... żebym się nie pomylił znowu. Wieża to jest tutaj. Dobra, mamy. Mi się tak wydaje, że nie trzeba na tym... Na takim niebezpiecznym. Kurde! Ale frajerzy są. O my god! Musimy spróbować innej kombinacji. Albo ja muszę... Ty, wiem już, kurde. O! Nie tu, tutaj. A, dobra, okej, oni wyszli z tego już. Zaczynam mieć tego dosyć. No ja też mam już tego dosyć, wiecie co? Widzimy się przede wszystkim w kolejnym odcinku, bo ja tego już też mam dosyć, tych zagadek. Tej zagadki mam już dosyć, no i cóż. Cześć!